Wieczkowy, Dzień Dziecka Bożego. Uważamy za otwarte. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Panie Szymińsko, cieszę się, że jesteście. Chciałbym, mam dla Was teraz misję do wykonania. Musicie się dobrać w pary, najlepiej, żeby się nikt nie znał, wręcz obowiązkiem jest, żeby się dwie osoby nie znały. Dobra, i teraz słuchajcie, musicie się dowiedzieć trzech rzeczy o swoim partnerze lub partnerce. Pierwsza rzecz, ulubiona księga w Piśmie Świętym. Druga rzecz, ile kilometrów ma do domu? Stąd. I trzecia rzecz, jaki ma rozmiar bucha? Dobra, to macie 30 sekund. Tematem tego dnia Dziecka Bożego, czyli tych chrześcijańskich Andrzejek, jest powrót do chwały. Zobaczymy, co dzisiaj się dowiemy. Może ktoś się dowie czegoś nowego, jeszcze nowszego. A chciałbym teraz, żebyśmy zrobili morze. Żeby był Mojżesz i Mojżesza będzie Kuba, gdyż jest w tym wprawiony. Gramy piosenkę, my robimy morze. Słuchajcie, i te morze, fale. Była także sytuacja w domu, we wspólnocie, w pracy, w szkole jest jak takie morze, które nie chce się otworzyć. Czy Mojżesz był sam? Nie! Kto zechce być jego ludem wybranym? Dzieci czy... No to już! Wszystkie dzieci tu! Szybciutko! Mojżeszu, jakżeś ty nie mógł pozyskać przez ten owy czas tutaj swego tłumu, dobra? Wejdźmy w to, przeżywanie. I kiedy nastąpi podniesienie ręki przez Mojżesza, na razie się wstrzymaj, pracuj, współpracuj z ludem, nawiązuj z nimi relacje, ale kiedy Bóg cię przyprowadzi do tego miejsca, to wtedy podnosisz rękę i może musi się rozstąpić, okej? Okay? Cały dni raz patrzy na
Czy Bóg nam obiecał, że będziemy szczęśliwi, jak będziemy z Nim? Tak? Tak? Będziecie odpowiadać głośno, tak i nie. Czy ja dobrze mówię, dobra? Czy Bóg obiecał, że będziemy szczęśliwi? Tak! Czy Bóg obiecał to, że będziemy często chorować? Nie! Czy Bóg obiecał to nam, że będziemy mieli problemy z pieniędzmi na przykład? Nie! Czy Bóg nam obiecał to, że będziemy mieli wspaniałą przyszłość? Czy Bóg nas lubi? Tak! Czy Bóg nas nienawidzi? Nie! On jest wspaniały, prawda? Tak! Zaśpiewajmy jeszcze raz z radością! Jak na przykład, super, myślę, że tak, no popatrzcie, kto chce być ptakami w tym przedstawieniu naszym, to zapraszam, o tutaj chodźcie. Kto umie pokazać drzewo, to zapraszam tutaj, będą drzewa takie drewniane obok Anieli, Marysi, Kasi i wujka Serafina. Chodźcie tutaj, dobra? Jeszcze potrzebujemy górę. Kto chce być górą? Dobra, to góry będą tutaj przy perkusji, super. Góry podchodzą do perkusji wszystkie i jak powiem, że Bóg stworzył góry, to wtedy, o właśnie, to wtedy wy wstaniecie, jak pokażecie w górę. O tak, super, to we trzy, troje. Uwaga. Zobaczcie, co się będzie działo. Ja trochę będę opowiadał, bo czytałem to. Na początku Bóg stworzył świat niewidzialny. Stworzył aniołów, by oddawały mu cześć. Dobrze się z nimi znał, one mu służyły. Potem Bóg stworzył niebo i ziemię. Stworzył słońce na niebie, gwiazdy, księżyc. Wszystko było w swoim porządku. Potem Bóg pomyślał,
niech powstaną góry i cały ląd. On go uformował. Potem Bóg stworzył rzeki i rzeki zaczęły tętnić życiem. Potem Bóg stworzył drzewa. Drzewa, które rozpościerały swoje gałęzie, a w nich konarach chroniły się ptaki, które stworzył Bóg. Wszystko, co stworzył Bóg, było dobre. Kiedy Bóg stworzył już zwierzęta, ptaki, rośliny, stworzył człowieka. Stworzył człowieka na swój obraz. Stworzył go bardzo dobrze. Stworzył kobietę i mężczyznę. I powiedział, że wszystko, co zrobił, jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Brawo! Ludzie zapomnieli, jaki jest Bóg. Zapomnieli słuchać Boga, z wyjątkiem Noego. Bóg powiedział do Noego: Noe, chciałbym, żebyś zbudował mi arkę. I Noe zaczął to robić. Ale jego sąsiedzi, towarzysze, śmiali się z niego. Człowiek, w środku pustyni budujesz łódź, gdzieś tutaj nie ma żadnej wody. Wielbłądy padają ze zmęczenia, nie ma tutaj żadnego źródła, a ty budujesz wielką łódź. Ale Noe, wbrew wszystkiemu, słuchał Boga. I jego rodzina była mu posłuszna i wiedzieli, że Bóg przygotował dla nich wspaniałą rzecz. Kiedy łódź była gotowa, wszyscy weszli do arki. Weszły także wszystkie zwierzęta po jednej parze z danego gatunku. Weszli do tej wielkiej łodzi, żeby się w niej schronić. Musieli spędzić tam naprawdę dużo czasu. Po upływie 40 dni woda była bardzo wysoka, ale deszcz przestał padać. Ale nie mogli jeszcze wysiąść z tej łodzi, bo wszędzie było mokro. Noe wysłał gołębia, który za drugim razem przyniósł gałązkę oliwną. To był znak, że już jakieś drzewa są odsłonięte, że woda już opada. Po jakimś czasie, gdy woda opada, wszystkie zwierzęta wyszły. Wyszły na ląd i Noe pomodlił się do Boga: Boże, dziękuję za to, że nas ocaliłeś, że nas uratowałeś, że na nowo nas stworzyłeś, że tchnąłeś w nas życie. Wtedy stało się coś niesamowitego. Na niebie pojawiła się wspaniała tęcza. Jako znak przymierza człowieka z Bogiem. Zobaczcie, że przed grzechem, przed tą złą decyzją, ludzie byli szczęśliwi, mogli robić wszystko według pewnych zasad, ale nie starzeli się, nie chorowali, nie cierpieli, nie trudzili się zdobywaniem jakiegoś pożywienia. Tak było. Ale popełnili grzech. I poszliśmy w tym filmie, w tej historii biblijnej trochę dalej, bo ja sobie uświadomiłem, kiedy to czytałem z moimi dziećmi i kiedy czytałem to na lekcjach, kiedy oglądałem też ten film, uświadomiłem sobie, że podobnie musiało być chociaż trochę w tej arce. Tam zwierzęta nie miały prawa się zabijać i zjadać. No myślę, że tak musiało być, że musiał być pewien porządek, który był na przyrodzony sposób zaprowadzony tam. My dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wrócić do chwały. Jak to zrobić? Kto wie, co to jest Pismo Święte? Ręka w górę. No mniej więcej wszyscy wiedzą. Słuchajcie, w Piśmie Świętym Bóg zawarł bardzo, bardzo, bardzo dużo wskazówek o tym, jak mamy żyć, kim On jest, co w ogóle chce dla nas. I tam jest naprawdę wszystko to napisane. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć, żeby wrócić do chwały, żeby nasi rodzice nie chorowali, żeby mieli pieniądze na wszystkie słodycze, na jakie macie ochotę. Wszystko to jest napisane w Piśmie Świętym. I na przykład jest tam taki fragment,
jak Jezus mówi w ostatnim rozdziale Ewangelii Marka, że ci, którzy uwierzą w Niego, ci, którzy uwierzą w Jezusa, będą kłaść ręce na chorych i oni będą uzdrowieni. Będą wyganiać złe duchy, będą brać węże do rąk i będą pić zatrute napoje i nic im nie będzie. To jest, Jezus to powiedział, że jeżeli uwierzymy w Niego, to będziemy robić takie rzeczy. I teraz dzieciaki, pytanie do was, dzieci. Czy wasi rodzice czasami chorują? Komu rodzice chorują, ręka w górę? Dobra, ja zakładam, że wszystkim, tylko niektórzy się wstydzą, jest okej. I teraz słuchajcie, co możecie zrobić, jak rodzice chorują? Na przykład jak mamę boli głowa. Co możemy zrobić? Możemy zrobić dokładnie to, co powiedział Jezus. Możemy podejść do mamy i możemy powiedzieć: mamo, bądź zdrowa w imieniu Jezusa. Bo Jezus powiedział, żeby tak robić. Żeby iść do rodziców i powiedzieć: mamo, niech ten smutek cię opuści w imię Jezusa. Już się więcej nie smuć. Tak? Możemy to robić. Dzieci mają tego samego Ducha Świętego w sobie co my, więc możecie im w tym pomóc. Teraz dzieci, słuchajcie mnie. Kładziemy rękę na rodzica, na mamę albo na tatę. Jak jesteście, jak macie dwoje rodziców, to połóżcie ręce na dwoje rodziców. Nie wiem, gdzie jest moje rodzeństwo. Pewnie kładę rękę na tatę. I chcę, żebyśmy powiedzieli tak. Jak kładziecie rękę na mamę, to mówcie mamo albo tak. Rodzicu, bądź zdrowy w imieniu Jezusa. Wszystkie dzieci powtarzają. Rodzicu, bądź zdrowy w imieniu Jezusa. Wszelka choroba musi cię opuścić. Powiedzcie to. Wszelka choroba musi cię opuścić. Wszelki smutek musi cię opuścić. Wszelki smutek musi cię opuścić. W imieniu Jezusa ogłaszam wolność nad twoim życiem. Co robić, żeby rodzice się na nas nie krzyczeli? Co robić, żeby rodzice byli mili? Co robić, żeby rodzice nie kłócili się między sobą? Możecie kłaść na nich ręce i mówić, że Jezus ich kocha, że oddał za nich życie i że cała radość i wolność należy do nich i że ten smutek, ta złość musi odejść. Głupota musi odejść. Niegrzeczne zachowanie musi odejść. To jest to, co możemy robić. Amen. Kiedy przyjdzie Jezus Zbawiciel, wtedy lew zamieszka z barankiem. Wtedy właśnie tak będzie. Przestanie być agresja, przestanie być przemoc, kiedy przyjdzie Jezus. I my chcemy, żeby on przyszedł. Czy my chcemy, żeby Jezus przyszedł? Czy my chcemy, żeby Jezus przyszedł? To teraz będziemy to robić, żeby przyszedł. Bo kiedy go uwielbiamy, kiedy uwielbiamy Jezusa, on przychodzi. Powtórzcie po mnie to zdanie. Kiedy uwielbiamy Jezusa, on przychodzi. Jeżeli chcesz go spotkać każdego dnia, jeśli go spotkać, to go spotkać w każdej chwili swojego życia, zacznij biegać. Naprawdę, tutaj i teraz, teraz jest czas na to. Podnosimy nogi i biegniemy, podnosimy nogi.
pomyśl o tym, że chwała Boża jest na wyciągnięciu Twojej ręki, że jest otwarte niebo, że nad nami jest cały czas otwarte niebo i rozciągnięta tęcza, by znać, że Bóg nas nie opuszcza i nie zostawi. I to otwarte niebo daje nam ciągle Boga, ciągle ma nam kontakt z Bogiem, dzięki Jezusowi, dzięki niebo i dzięki temu, że Jezus przyszedł. Przyszedłem zobaczyć Twoją chwałę, przyszedłem zobaczyć.